Cześć, jeżeli brakuje Ci motywacji albo motywacji Twoim pracownikom, to zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą moich wykładów motywacyjnych na stronie 20wykładów.pl. Czyli w bardzo dużej mierze to, co jemy, wpływa na nasze samopoczucie. Zdecydowanie. Co jeść, aby było dobrze, aby nam było dobrze, albo czego nie jeść. Możemy powiedzieć, że przede wszystkim eliminujemy produkty przetworzone. Produkt przetworzony to jest wszystko to, co ma, że tak powiem, dużo tych elementów po przecinku. Czy jak kupujesz pasztet, no to chciałbyś, żeby tam była jakaś wątróbka, sól, pieprz, jakieś przyprawy, koniec. Natomiast zdarza się i tak, że kupujesz pasztet, który ma w sobie skrobię modyfikowaną. Ktoś tam sypnął mąki po to, żeby to zagęścić. Ktoś tam sypnął cukier, maltodekstrynę, jakieś przeciwzbrylacze itd., itd. Im więcej tych rzeczy po przecinku, tym gorzej dla Ciebie. Czyli jak kupujesz płatki owsiane, to chcesz, żeby tam był owiec i nic więcej, prawda? Stąd mówimy bardzo często o takim podstawowym protokole, jak dieta 3BES. Zresztą pewnie o tym będziemy mogli wspomnieć później, propos książki mojej, która będzie już niebawem wychodziła. Dieta 3BES to jest tak naprawdę eliminowanie lub minimalizacja spożycia cukru, pszenicy i kwasów tłuszczowych trans. Więc bardzo często modne rogaliki, krosanty i tak dalej, jakieś ciasteczka kruche, eklerki, jakieś produkty cukiernicze, półcukiernicze automatycznie wchodzą w tą kategorię produktów out. Czyli im rzadziej, tym lepiej.